Stadnin na Wianowie Podlaskim. Panie starosto, problem, który chyba narastał, myśmy obserwowali rozwój tej sytuacji. Problem nie od dziś, no i skończyło się jak się skończyło. Czy może być jeszcze gorzej? No, obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak. Jeżeli te wydarzenia, które zawsze od 40 lat odbywały się w sierpniu w Janowie, zostaną przeniesione do Warszawy, a pewnie tak się stanie, bo wczoraj otrzymałem pismo od pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z którego wynika, że pokazy będą przeniesione do Warszawy. Uważam tą decyzję i pomysł w ogóle za kuriozalny. No, myślę, że bardzo negatywnie to się odbije na naszej stadninie. Pan w swoim piśmie sugerował i informował, że takie zabranie jednej z głównych imprez w Janowie Podlaskim to również, no niestety, ale po kieszeniach dla lokalnych przedsiębiorców, dla ludzi, którzy tam w Janowie Podlaskim zainwestowali. Być może właśnie w związku z tym, że w ten czas Janów Podlaski odwiedzają no, rzesze turystów. Ale oczywiście, że tak. Przecież powstało tam mnóstwo gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów. Ostatnio nowy, piękny obiekt, zamek biskupi w Janowie i na pewno ci wszyscy przedsiębiorcy odczują to, bo przecież te wszystkie wydarzenia, one przyciągały do Janowa bardzo dużo turystów, jak i kupców. No dzisiaj się to zmieni.